Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 6 czerwca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości powiemy o poważnym wypadku, do którego doszło wczoraj, do kiedy można głosować w ramach budżetu obywatelskiego, a na koniec relacja z przebiegu Srebrnych Godów na jednym z gliwickich osiedli. Anabela Conti, zapraszam do oglądania. Wczoraj około godziny 19 22-letni gliwiczanin stracił panowanie nad kierownicą, następnie wskutek uderzenia pojazdu o barierki auto zawisło na wiadukcie kolejowym łączącym ulicę Bohaterów Getta Warszawskiego z Toszecką. W środku prócz kierowcy znajdowała się 19-letnia mieszkanka Czerwionki Leszczyny, która odniosła poważny uszczerbek na zdrowiu i została przetransportowana do szpitala w Sosnowcu. W czasie oględzin kierowca był nietrzeźwy oraz miał przy sobie środki odurzające. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie czeka na dalsze głos w sprawie. Postępowanie prowadzi gliwicka policja. Budżet obywatelski to szansa głosu gliwiczan w ważnych przedsięwzięciach zgłaszanych bezpośrednio przez nich lub przez organizacje społeczne. Dzięki niemu władze miasta poznają lepiej potrzeby mieszkańców, a ci biorą współudział w ważnych decyzjach. Przypominamy, że do 4 lipca trwać będzie głosowanie na projekty, które zrealizowane będą w przyszłym roku na terenie Gliwic. Wśród propozycji zadań znaleźć można między innymi budowę sygnalizacji na gliwickich skrzyżowaniach, usprawnienie monitoringu w niektórych miejscach, stworzenie siłowni pod chmurką, modernizację niektórych nawierzchni jezdni i chodników, czy zorganizowanie ciekawej serii wykładów w jednej z gliwickich bibliotek. Każdy mieszkaniec oddać może jedynie jeden ważny głos. Remont gliwickiego dworca trwa od stycznia 2015 roku. Czas fundamentalnych rozbiórek już się zakończył i pozostały tylko remonty instalacyjno-wykończeniowe. Finał prac przewidziany jest na koniec tego miesiąca i wtedy też otwarte będzie przejście do wszystkich peronów oraz wnętrza hali. Informujemy, że tunel ułatwiający dojście na ulicę Dworcową od strony Toszeckiej jest nadal nieczynny dla pieszych, natomiast ten prowadzący z dworca do ulicy Tarnogórskiej został otwarty. Kto nie miał jeszcze okazji uczestniczyć w wystawie Koniec i Początek Górny Śląsk 1945, może obejrzeć ją do końca czerwca przy okazji zwiedzania gliwickiej wieży Eiffla. Znajdujące się tam m.in. fotografie, dokumenty i prasowe informacje z czasów niemieckiej okupacji oraz represji na Górnym Śląsku przybliżą zwiedzającym obraz tragedii górnośląskiej. Przygotowana wystawa czeka w radiostacji przy ulicy Tarnogórskiej 129. Dokładnie 25 lat temu doszło do podziału międzyzakładowej gliwickiej spółdzielni mieszkaniowej. Od tego momentu zaczęła się historia wielu mniejszych bytów spółdzielczych. Wśród nich także spółdzielni mieszkaniowej imienia Obrońców Pokoju, która w sobotę obchodziła Srebrne Gody. Podczas jubileuszowego festynu nie zabrakło wspomnień, odznaczeń i gratulacji, ale nade wszystko dobrej zabawy dla wszystkich mieszkańców osiedla. Jest mi wyjątkowo miło móc w dniu dzisiejszym odznaczyć pana prezesa Kleczkę odznaczeniem nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jest odznaczenie, które jest przyznawane, bo ktoś napisał wniosek, tylko rzeczywiście trzeba swoją pracą, swoim zaangażowaniem, trudem przedstawić prezydentowi te osiągnięcia. I tak było w przypadku pana prezesa. Ja tutaj czuję się też u siebie. Wiele lat mieszkałem jako członek spółdzielni na tym osiedlu. Byłem wśród tych, którzy zakładali tą spółdzielnię 25 lat temu. Od blisko 10 lat jako zastępca prezydenta miasta Gliwice mam okazję współpracować z zarządem spółdzielni i mógłbym tutaj wiele szczegółów z tych 25 lat spółdzielni wymieniać, ale nie o to chodzi. Myślę, że widać gołym okiem, że to osiedle jest naprawdę bardzo dobrze zarządzane. Niczego tu nie brakuje, tak jak powiedział pan wojewoda, w pełni się z tym zgadzam. Myślę, że takie 25-lecie to jest dobry czas na pewne podsumowania oraz na podziękowania. Nie byłoby tych honorów przeze mnie dzisiaj odebranych,
gdyby nie sztab ludzi, z którym współpracuję i serdecznie chciałem podziękować wszystkim pracownikom spółdzielni. Dziękuję również wszystkim radom nadzorczym, z którymi miałem okazję współpracować, za to, że członkowie tych rad akceptowali plan rozwoju spółdzielni, który prezentowałem. Niech mi powie woda, czyja to uroda, czy odbija woda mnie, czy to jest ten czy... Przykro mi, kopciuszku, ale nie możesz jechać z nami na... A temperatura, którą można poczuć wewnętrznie tej zbroi, przy takiej temperaturze zewnętrznej, jak mamy dzisiaj, dochodzi 60 stopni Celsjusza. Więcej na ten temat w 100% Gliwic dziś na naszej antenie i w środę w programie Z kamerą wśród ludzi. W dzisiejszym serwisie to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Aby być na bieżąco, zapraszam do oglądania nas na stronie tvimperium.pl, a także w internecie na Facebooku, Instagramie oraz kanale YouTube. Przypominam, że już 10 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 2016, a transmisje wszystkich meczy rozgrywanych we Francji będą dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. Zainteresowanych naszą ofertą piłkarską prosimy o kontakt z biurem obsługi abonenta pod numerem 32 301 4000 po wiadomościach prognoza pogody na ciepły i bezchmurny wtorek. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.